Jak poznać ludzi, którzy są na naszym poziomie duchowym? Oczywiście nie muszę mówić, że my takich ludzi odruchowo przyciągamy, ale myślę, że warto sobie uświadomić, co jest takie ważne, ponieważ to też daje nam dużo do myślenia. I tutaj takie na początek moje przemyślenie, jakbym mógł włączyć, moje przemyślenie dotyczy związków, w jakie wchodzimy. Uświadomiłam sobie właśnie po tym, jak przygotowywałam i po tym nauczaniu współzależnienia a miłość, że jest taka, wydaje mi się, że jest taka reguła, ale to jest do dyskusji. Mianowicie, że kiedy wchodzimy w związek małżeński czy partnerski, na początku życia, jak jesteśmy poranieni, nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, kim jest Bóg, tak naprawdę czujemy się nikim, to wybieramy według pewnego schematu. Albo wybieramy podobieństwo, czyli no powiedzmy córka alkoholika wybiera alkoholika, tak? Albo przeciwieństwo, czy nie chcę już alkoholika, wybieram sobie niepijącego, który z kolei się okazuje pracoholikiem, osobą przemocową, czy tak naprawdę nie wybieramy wolności, tylko wybieramy, jak gdyby zranienia wybierają za nas. I dopiero po pewnym czasie, jak wchodzimy na pewien poziom duchowy, zaczynamy poznać, kim naprawdę jesteśmy, kim jest Bóg, że jest naszym ukochanym tatą, kto jest zawsze dobry, nigdy nas nie karze, a my jesteśmy synami Boga, czyli mamy tę samą moc, co Bóg, jesteśmy Chrystusami, w tym momencie wszystko się zmienia. Nagle zaczynamy być wolni i zaczynamy wchodzić w wolności, bo miłość daje wolność. Miłość do niczego nie zmusza. Jak mówiłam, współrzeźnie to są reguły i zasady przyjęte w dzieciństwie i trzymane przez kulturę, przez Kościół, tak? Natomiast potem stajemy się wolni i w tej wolności wybieramy zupełnie inaczej. I tak naprawdę zmiana tego poziomu duchowego polega na tym, że poznajemy, czym jest miłość. Kiedy jesteśmy kochani, zaczynamy się czuć wolni i zaczynamy sami decydować o swoim życiu. Ale wcześniej, dopóki nie poznamy, kim jest nasz ojciec, nie wie, kim my jesteśmy, nie poznamy tożsamości, jest to niemożliwe. Czyli teraz cały czas wszyscy jesteśmy w drodze do tego, aby zarządzać własnym życiem i czuć się za to życie odpowiedzialni. Żeby już nie mówić, to jego wina, to wina mojej żony, mojego męża, bo tak mi się życie ułożyło, rodziców miałem takich. Żeby przejąć odpowiedzialność, powiedzieć, zaraz, Boże, Ty mnie kochasz. Jestem jak syn Boga, czyli co? Wszystko jest możliwe. A jak nie jest możliwe, to co jest napisane? A Bóg to, czego nie ma, powołuje do istnienia. To zgadzamy się? Każdy z nas to, czego nie ma, może zmaterializować, może powołać do istnienia. Czyli mamy taką moc, musimy się o niej przekonać, musimy jej doświadczyć. Jak poznać ludzi, którzy są na naszym poziomie duchowym? Jak już powiedziałam, to jest kwestia tego, że tak naprawdę my tych ludzi przyciągamy. Kiedy my się zmieniamy odruchowo w naszym życiu, pewni ludzie się wykruszają. Nie wiem, czy mieliście z tym do czynienia, że kiedy wchodzicie na poziom wyżej, to coś takiego się dzieje, że nie to, że odrzucamy ludzi, to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Nagle pewni ludzie nie chcą z nami rozmawiać, nie chcą się z nami przyjaźnić, nie chcą do nas przychodzić. My próbujemy z nimi rozmawiać i się kompletnie nie rozumiemy. Wiecie, jak się ludzie nie rozumieją, to siłą rzeczy te przyjaźnie się nie utrzymują. I dawno temu myślałam, że coś ze mną jest, tak, że ja jestem chyba, coś ze mną jest, skoro moje stare przyjaźnie wszystkie odpadły. Ale po pewnym czasie zrozumiałam, że to jest naturalne, że jeżeli my się rozwijamy i cały czas tkwimy w tych samych przyjaźniach czy znajomościach, w których ci ludzie są na tym samym miejscu, to jest to dziwne. To u nas nie ma rozwoju. Więc jak będziemy się rozwijać, będziemy przyciągać nowych ludzi, tak, będziemy poznać nowych ludzi, którzy mają te same, tak, wiedzą to samo, co my. I to jest naturalne i to się będzie cały czas działo. Nie wiem, czy ktoś z Was tego doświadczył, tak? W życiu myślę, tak jest. Bardzo dużo z nas. Po tym wykładzie będzie dyskusja, będziemy sobie jeszcze rozmawiać i na razie przedstawię, jak poznać ludzi. Tak, to jest takie przypomnienie trochę tego. Poznając Boga w sobie, bo Bóg gdzie nas jest? W sobie. I tutaj ten cytat z Dziejów Apostolskich, nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jako niektórzy z Waszych powiedzieli, jego bowiem rodu jesteśmy. Zauważcie, to było napisane, może testament był okrojony, jednak takie prawdy w nim pozostały. Czyli podstawa rzecz, poznać prawdziwego, kochającego Boga. Boga, który nie krytykuje, nie potępia, zawsze jest z nami, zawsze jest po naszej stronie. Po drugie, odkrywając miłość znaną w naszych sercach, nie szukamy jej gdzie indziej, tylko gdzie? Ona jest w nas. Pamiętacie, to był ten fragment, że miłość jest odnana w naszych sercach. Czyli tam szukamy miłości. W pokoju, podczas medytacji, modlitwy szukamy tej relacji i miłości. No i tutaj właśnie przypominam to, co już nauczałam o miłości do siebie. I teraz bardzo ważne, to będzie w ogóle przedmiotem osobnego nauczania, ale to jest klucz. My wchodzimy w przestrzeń serca. To się różnie nazywa, bo ja dzielę na duch, duszę i ciało, tak? Duch, czyli ta część, która w nas jest Bogiem, tam jesteśmy jak Chrystus, tak mówi Nowy Testament, to jest podział Pawła. Dusza, czyli umysł, który przemieniamy, emocje i wola, i ciało.
I teraz my mamy nie chodzić w przestrzeni duszy, czyli w emocjach naszych, co tam nam przyjdzie. To działa to tak. Wymyślę na przykład, ktoś nas rozgniewa, wchodzi emocja gniewu i jesteśmy całkowicie podporządkowani. Robimy to, co gniew z nami robi, stajemy się gniewem. Nie jesteśmy wolni. Natomiast działając w przestrzeni serca, to co mówił Jezus, tak? Chodźcie według tego, co macie w sercu, ponieważ poznajemy Boga, zaczynamy chodzić w przestrzeni serca i zaczynamy robić to, co wewnętrznie czujemy, że mamy zrobić. To jest to czucie prosto z Boga. I my, jako już nowi ludzie, jako duchy, świadome tego, kim są, zaczynamy w tej przestrzeni chodzić, czyli chodzimy w stanie miłości i pokoju. I ten stan powoduje, że ludzie się zmieniają wokół nas. Nie my zmieniamy ludzi, nie nawracamy ich. My tak naprawdę, chodząc w stanie miłości i pokoju, my patrzymy na innych i z automatu oddziaływujemy na nich. A jakie są efekty tego? Że ludzie albo odchodzą od nas i mówią, że coś z nami jest nie tak, bo nie mogą znieść tej wibracji miłości, albo do nas lgną. Ale wybór należy do nich. Co z tym zrobią, tak? Co od nas dostaną? Ale nie zmieniamy ludzi na siłę, tak? Nie mamy wpływu. Ludzie mają wolną wolę. Możemy tylko, chodząc w pomyłości i pokoju, wpływać swoją postawą na innych. Czyli co? Nagle cała odpowiedzialność jest po naszej stronie, tak? To my mamy chodzić w pokoju. Nie ktoś, nie nasi najbliżsi, tylko my. No i tu przypominam też z pisma, były te fragmenty, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Ten to Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że dziećmi Boga jesteśmy. No, a jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Ducha, to z automatu nie jesteśmy pod prawem. Z automatu prawo zostaje wykluczone. Kolejny punkt, jaki mi przyszedł. No właśnie, tutaj jest taki ładny obrazek. O, tak tu wyżej. Zakochując się w sobie i ciesząc się sobą, tak samo jak nami się cieszy tata, tak? Czyli kolejna rzecz to nie tylko poznać siebie, poznać Boga, ale właśnie z tego ma coś wypłynąć, ma być konkret. My, jak poznajemy, że tata nas kocha, nie jesteśmy potępiani, nie ma poczucia winy, słuchajcie, zaczynamy się kochać i akceptować. I to będzie widać. Słuchajcie, nie wierzę w żadną duchowość, coś jest duchowy i tego po nim nie widać. To jest niemożliwe. Ta prawda ma moc zmieniać wszystko. No właśnie, i stajemy się takimi radosnymi dziećmi. Jesteśmy szczęśliwi w każdej sytuacji. Czy się dzieje dobrze, czy się dzieje pozornie źle. Dlaczego? Bo Bóg we wszystkim współpracuje dla naszego dobra. Nie ma złych sytuacji, nie ma błędów, nie ma porażek. Co jest? Doświadczenie. Po prostu doświadczamy siebie na różne sposoby. I możemy się cieszyć. I też ludzie się poznają duchowych po tej radości. Pamiętacie, jak nam uczyła nas religia, że mistyk to jest taki bardzo poważny, uduchowiony, taki mądrzejszy od innych, tak? Najlepiej wyalienowany gdzieś w zakonie. A my mamy być szczęśliwi i radośni wśród ludzi. To jest zupełnie inna postawa. No właśnie. Spójrz na siebie oczami osoby zakochanej i pomyśl. Co w sobie lubisz? Co w sobie podziwiasz? Za co się cenisz? To zaraz będzie po zakończeniu. Krótki teścik zrobimy sobie. Praktyka będzie tak, jak poprzednia. No i tutaj właśnie o pokochaniu siebie, o miłości do siebie, jak pokochać siebie, to tam jest właśnie o podstawie hymnu, o miłości, o tym, jak kochamy siebie. Kolejna sprawa. Trzeba być w relacji ze sobą, czyli rozmawiać ze sobą, traktować siebie bardzo poważnie. W znaczeniu, nie wiem, jak to powiedzieć. To jest coś, co ja widzę u siebie, u innych. Najczęściej religia nas nauczyła najpierw drugi człowiek. Najpierw co on powiedział, co on zrobił, co on myśli. A co mówi ojciec? Najpierw ty. Co ja myślę o tej sytuacji? Jak ja się w tej sytuacji czuję? Co ja bym chciała zrobić, tak? I jeżeli wiemy, że Bóg jest miłością i w nas jest miłość, to my, traktując siebie dobrze, nagle wiemy, co mamy zrobić w stosunku do innych. I nagle dla nas ważne jest, co jest dobre dla mnie i dla drugiego człowieka. Ale jeżeli ja nie posłucham siebie, a we mnie jest miłość, to potraktuję na pewno drugą osobę bez miłości. Czy to jest jasne, bo w miłości do siebie? Jak nie kocham siebie, nie ma takiej opcji, bym pokochała kogokolwiek. Najczęściej skrzywdzę. Czyli żeby wejść w to, mam być w relacji ze sobą. Pytać się siebie, jak ja się czuję, co ja myślę, tak? Co Bóg we mnie chce wykonać w tym momencie? I to wymaga właśnie skupienia, medytacji, pobycia ze sobą. Czy macie taki moment, że lubicie być sami w domu? Czy cieszycie się tym, że jesteście sami w domu, nie ma nikogo, nie ma telewizji i cieszycie się po prostu, że macie ten czas dla siebie? Dawno, dawno temu to było niemożliwe. Musiałam mieć włączony telewizor, zagłuszałam wszystkie zranienia, wszystkie myśli, które przychodziły. Teraz bardzo się cieszę, nie ma nikogo, to jest mój czas. Cieszę się, rozmawiam ze sobą, cieszę się tym czasem, tak? Wszystko się zmieniło. Właśnie i to
okazując sobie zrozumienie zamiast krytyki i potępienia. Czyli zrozumieć i przyjąć swoje wybory, swoje doświadczenia, wyciągnąć wnioski z doświadczeń, podziękować za nie, bo na pewno nas czegoś nauczyły. Tak? I wyciągnąć wnioski i podziękować. Czyli bez krytyki i potępienia. To jest bardzo ważne, bo my najczęściej skupiamy się... Nie wiem, czy tak będzie dobrze widać. No, nie mogę jakoś tak trafić na ten... Ja specjalnie ten... nie mogę sobie z tym poradzić. A może tu widać dobrze, tak? Chodzi właśnie o to, że my tak podchodzimy do błędów, tak? Cokolwiek się dzieje złego, to na przykład błąd, źle, niedobrze, jesteś głupia, co zrobiłaś, to jest niewłaściwe. I my tak patrzymy na się z takim wskazującym palcem, to jest takie oskarżenie. Źle, niedobrze, zmień się, zrób coś z sobą, tak? I to jest to, co wynika z jakwy, systemu jakwistycznego. Ty jesteś zły i niedobry, jak ten zawsze oskarżał. I w nas to jest. I teraz, żeby tak siebie nie traktować, tylko właśnie pamiętać o tym, że my się wszystko nas uczy, nie ma rzeczy złych. Nic złego się nie dzieje z nami. Wszystko nas uczy, wszystko nam służy. Bóg jest po naszej stronie. I jak to usłyszałam kiedyś od mojego syna? Mama, no wreszcie podaj mi decyzję. No jak pójdziesz złą drogą, to myślisz, że tata w niebie cię nie zawróci? I taka pewność, tak? Nawet jak pójdę, wybiorę nie taką do końca właściwą, to mnie mój tata zawróci, albo kogoś do mnie pośle, albo coś się stanie, że będę musiała zawrócić, tak? To jest ta pewność, to zaufanie do Boga, że On zawsze wszystko zrobi prawidłowo i nie mamy się co martwić. Bardzo ważna rzecz. Bądźmy wobec siebie szczerzy i autentyczni. Ale nie, i wobec innych też, ale nie rzucajmy pereł między wieprze. Szczerość wobec siebie. Ja się zastanawiam, w jakiego klucza my tu jesteśmy. Dlaczego akurat my, tak, a nie inni? Znaczy oczywiście są inne też grupy spotkania, więc dlaczego tacy ludzie trafiają na tego typu spotkania? Jaka jest w ogóle zasada, tak? I wiecie co? Tak doszłam do wniosku, takiego prostego, że oczywiście dlatego się taka zasada dzieje, że jesteśmy autentyczni wobec siebie. Jeżeli człowiek się nie zakłamuje, bo ktoś będzie w religii, może przyjąć taką postawę. Aha, wymagają ode mnie, żebym była wzorowa, chyba w ten sposób się i zaczynamy udawać. Zaczyna się udawanie i udajemy, tak? I kiedy się zakłamiemy wobec siebie, bardzo trudno z tego wyjść. Musieliśmy, żeby poznać prawdę, trzeba być bardzo szczerym. Czy powiedzieć tak? Tak? To mi nie wyszło. Albo jestem smutna, jestem zła, nie wiem dlaczego, coś się zadziało. Rozmawiać z tym bardzo szczerze, nie udawać, że nic się nie stało. Ktoś mnie zdaje, nie, jestem smutna. To jest takie wypieranie prawdy. Jak się wypiera tą prawdę, bo jak znamy prawdę, to coś możemy z nią zrobić. Ale jeżeli nie znamy prawdy, nie wiemy, co czujemy, z tym się nic nie da zrobić. I najczęściej religia nas uczy takiego zakłamania, czyli nie mówienia, no wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, prawda? Przyszliśmy tutaj dzisiaj rano i wszyscy jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Ale ktoś na przykład jest smutny, bo coś się złego wydarzyło. To niech sobie da prawo tego smutku. Nie musimy być wszyscy pod sznurek, każdy z nas jest inny. Jesteśmy w tym wolni. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Skupmy się na tym, czego chcemy, czego pragniemy i co daje nam zadowolenie. Jak myślicie, czy to jest egoizm, czy nie? Skupić się na tym, czego pragniemy, co daje nam zadowolenie, czego pragniemy najbardziej. To mogą być bardzo różne rzeczy. To może być sukces finansowy, to może być władza. To mogą być różne rzeczy. Jak myślicie, dlaczego? Po pierwsze, to, na czym się skupiamy, to rośnie. To jest taka zasada. Ale jeszcze jest coś innego. Bóg jest sprawcą pragnień w nas. Jesteśmy synami Bożymi. Myślimy jak Bóg, pragniemy jak Bóg. No to dlaczego nie zrealizować tego, co jest w nas? Jeżeli znamy Boga, to przecież te pragnienia są od Boga. I te pragnienia na pewno są po to, żeby służyły. I potem, jak się skupiamy, pozwólmy sobie na robienie tego, co nam w duszy gra i co daje przepływ. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Właśnie. Kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie, kiedy robimy to, co nam w duszy gra, przynosi nam satysfakcję, stajemy się, jak mi się tutaj zdaje napisane, stan głębokiego zadowolenia bycia tu i teraz. Jeżeli chcemy być w rzeczywistości, róbmy to, co nam przynosi spełnienie i zadowolenie. Nic bardziej nie cieszy. Widzieliście kiedyś artystę w akcie twórczym, jak maluje albo coś robi, on jest wyłączony. On jest tak szczęśliwy, robi to, co kocha. I bardzo często spotkam się z taką postawą, która mnie denerwuje, bo rozmawiam z kimś, ktoś ze mną rozmawia, faktycznie no, dużo wie o duchowości, widzę, że... Ale patrzę na jego życie i nie widzę niczego, nie widzę pasji, nie widzę zmiany. Mnie to nie przekonuje, bo ja to już przerabiałam w wielu kościołach. Ludzie byli mistyczni, duchowi, uciekali w jakieś tam wizje, sny, ale w ich życiu nic nie było.
To nie jest prawdziwa duchowość. Duchowość zawsze nas przemieni tak, że będzie to odczuwalne na zewnątrz. W stanie radości, pokoju, w stanie szczęścia i tego, że będziemy robić to, co my chcemy. Może taki przykład, wszyscy tylko chyba znamy. Nasi rodzice mają wizję co do nas. I te wizje są bardzo różne. Ja pamiętam, już podawałam ten przykład, ja pamiętam, jak koleżanka powiedziała, że mama jej męża, mama kończyła zasadniczą szkołę, syn technikum, i dla niej szczytem szczęścia było być majstrem. Więc wysłała syna do technikum, żeby był majstrem. A on za Chiny w ogóle poszedł do fabryki, w ogóle go to nie pociągało. No ale mama chciała, więc on poszedł i dopiero jak się ożenił z moją koleżanką, to ona mówi, słuchaj, ale ty cały czas chodzisz z aparatem, ty kochasz zrobić zdjęcia. On mówi, no tak, ale no mama mówi, że bycie majstrem to jest szczyt marzeń, tak? A on mówi, czyś to szalał, dlaczego nie będziesz robił zdjęć? Słuchajcie, on robi fantastyczne zdjęcia, spełnia się, zarabia, utrzymuje całą rodzinę. Ale ona musiała przyjść z zewnątrz i powiedzieć, ale ty nie musisz robić to, co mama chce. I patrzcie, my zaczynamy życie nie w stanie głębokiego zadowolenia. Większość z nas realizuje potrzeby naszych rodziców. Potrzeby kultury. Ba, idziemy do kościoła i tam religia zmusza nas do robienia czegoś, czego niekoniecznie chcemy. Ja pamiętam, jak było takie pytanie, no to w jakiej służbie się sprawdzisz? Wśród dzieci, starszych, hospicjum? A ktoś mówił, a ja bym chciał być reżyserem. No coś tak? Reżyser? Świat filmowy obrzydliwy? Bo jak można mieć takie chęci? Słuchajcie, potrzeba dobrych filmów? Potrzeba. Potrzeba dobrych reżyserów? Potrzeba. Ale to już było? No to nie hospicjum. No ale on chciał się uczyć, on chciał poznać, on chciał po prostu... Rozumiecie, zastanówmy się, czy my jesteśmy w stanie teraz robić to, co chcemy, co nam daje stan głębokiego. I wiecie, wtedy nie musicie mówić komuś, że ma być tu i teraz wchodzić w medytację. On będzie. Jeżeli robicie to, co lubicie, z automatu jesteście w stanie tu i teraz. Czy jesteście z Bogiem? Bóg jest tylko tu i teraz. No właśnie. Im więcej zadowolenia, tym więcej udzielisz go innym. I tutaj parę przykładów. No właśnie, można chodzić, można mieć pracę, która daje satysfakcję, jakieś społeczne działania. Uwaga, mianą Twojego rozwoju jest to, co przynosi Ci zadowolenie. Rzucam takie hasło. Wiecie dlaczego? Żebyśmy robili coś, co nam daje zadowolenie, musimy być wolni. Wolni od tego, co nauczyli nas rodzice, czego wymaga kultura, presja religii. Żebyś robił to, co naprawdę daje zadowolenie, a co powoduje, że jesteś tu i teraz, musisz być wolny. Musisz się rozwijać duchowo, nie ma innej drogi. I teraz jest pytanie, kto z Was wybrał sobie zawód według tego, co chciał, jeżeli ktoś chciał, bo czasami ludzie nie wiedzą, co chcą, a nie według tego, co powiedzieli rodzice, były oczekiwania rodziców. Ja nie wykonywałam w życiu zawodu, o którym marzyłam. Dlatego, że studia, które skończyłam, musiały być chlebowe. Musiałam przynosić pieniądze, byłam biedna w związku z tym i w ogóle nie miałam nic do powiedzenia. Byłam za słaba, żeby się postawić i powiedzieć, że ja idę na studia, na które chcę. I tych studiów nigdy nie skończyłam. Więc dopiero teraz mogę robić to, co lubię. Na przykład to, co robię, czyli teraz dzielę się z Wami i głoszę, jest dla mnie satysfakcjonujące. Robię to z pasją, mi to sprawia ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że to widać, tak? Że nie jestem tutaj za karę i nie zmuszam się. Także cieszę się, że w końcu robię to, co... Bardzo dobrze udajesz. No właśnie. I teraz uwaga. Jeżeli my coś jesteśmy z czegoś zadowoleni, to też to wychodzi. Jeżeli pragniemy poszanowania praw, nie będziemy kradli, zabijali. Będziemy przestrzegać to prawo. Jeżeli głosimy, że najważniejsza jest miłość, będzie widać, że szanujemy ludzi, akceptujemy. Będzie po nas widać to, czym żyjemy. No właśnie. No i na przykład coś, co jest bardzo niewygodne w niektórych religiach, tak? Pragniesz zmiany w kraju. Chcesz coś zmienić. No to startuj w wyborach. Ja wiem, że to trudne. Ja wiem, jaka jest polityka. Ale kto powiedział, że Syn Boga ma nie startować? Kto powiedział, że ma unikać odpowiedzialności za kraj? A kto będzie zmieniał prawo w tym kraju? A kto będzie pilnował tego, żeby było sprawiedliwie, jeżeli my nie pójdziemy? To kto pójdzie? No mamy to, co mamy. No, na przykład założyć partię, tak? Tutaj. No właśnie, ale w ogóle cały problem polega na tym, że ja całe życie słyszałam nie od polityki to daleko, od pewnych rzeczy. I potem patrzyłam, jak niektórzy ludzie nie przyjmowali tego, szli gdzieś, na przykład do samorządu, do jakiegoś lokalnego, tam powiedzmy sobie są takie osiedlowe kluby. Słuchajcie, ci ludzie robili tyle fantastycznych rzeczy, tyle zmieniali, lepsze rzeczy dla szkół, w ogóle wsparcie inicjatyw lokalnych. Naprawdę, fantastyczne rzeczy robili ludzie, którzy poszli tam, mówią, ale my nie możemy patrzeć na ten bałagan na moim osiedlu, tak? No to idź tam. I nie było im łatwo, wiecie, było trudno tam przekonać ludzi, ale pasjonaci przekonywali, zmieniało się mnóstwo rzeczy. Patrzcie, z jaką pasją pracuje nauczyciel, tak? To z pasją dzieci są zachwycone, biegną do szkoły zadowolone. Słuchajcie, w każdym zawodzie można być pasjonatem. Jeżeli to robisz, to rób to. Możesz zamiatać ulicę z pasją. Cokolwiek robisz, by ci to przynosiło satysfakcję i spełnienie.
Nie bójmy się tego, bo mamy często przez religię, że nie, może tego nie zrobię, to nie wypada, my, którzy coś powinniśmy zrobić, odchodzimy, tak? Bo my nie chcemy w tym... Wiecie, to jest trochę niebranie odpowiedzialności za to, co się tutaj dzieje. Pomijając wszystkie trudy, prawda? Ja nie mówię, że będzie łatwo, ale miejmy odwagę coś robić. No właśnie, jeżeli chcesz posiadać więcej, a mówimy o ludziach, którzy kochają siebie, to zaspokoisz swoje potrzeby i dodasz innym. Ale jak nie będziesz nic miał... Wiecie, mnie to tak irytuje, czasami taka duchowość. Mnie to w ogóle nie interesują. Dobra materialne i ktoś przychodzi, słuchaj, pożycz mi, no nie mam na paliwo, tak? On jest ponad to, on nie ma, tak? Nie pomoże, po prostu nie ma. Bo on jest duchowy i on nie ma pieniędzy, w związku z tym nie może pomóc. Rozumiecie, no to co, w ogóle czasami się zastanawiam, że w tej dziedzinie jest u nas bardzo dużo takiego złego nauczania w kościołach. Tak, z jednej strony mówiono, ja to pamiętam, nie, tak, Jezus był biedny, wszyscy powinniśmy być biedni, po czym trzeba było jakąś rzutkę i nagle wszyscy zaczęli interesować ludźmi bogatymi, no bo oni mogli najwięcej dać, tak? I ja mówię, coś tu nie gra. Coś tu nie gra w tym wszystkim. Czyli chcesz posiadać więcej, to nie jest nic złego. Chcesz zaspokoić swoje potrzeby. Ale masz to po to, żeby też, zauważcie, napisałam, rozdawał wędki. Czy pomagał innym. Ale zauważcie, jest coś takiego, nie zauważyliście? Jak człowiek jest spełniony i szczęśliwy, to zawsze chcę pomóc innym. Ja nie spotkałam człowieka szczęśliwego, który by nie chciał się podzielić. Po prostu to jest naturalne. Jest szczęśliwy, zadowolony. Jeżeli ma ten obraz miłosiernego Boga, no oczywiście są bogaci skąpcy i ludzie, którzy je mają dużo, jeszcze innym zazdroszczą. Nie mówię o takiej postawie. Mówię o postawie, kiedy chodzimy w miłości, to mając coś, my się tym chętnie dzielimy. Poza tym mamy czym się dzielić. Przecież żeby coś komuś dać i pomóc, to trzeba coś mieć. Więc zobaczcie, jak to się wszystko przekłada, ten sposób myślenia, na to, co możemy zrobić. No, gdyby Zosia nie miała tego domu, no to by nas nie mogła przyjąć. Żeby była, nie wiem, jak bardzo duchowa. Pragniesz wiedzieć, dlaczego się coś dzieje? To poznaj dlaczego i podziel się wiedzą. Także wszystkich zapraszamy, tak, do nauczania. Ci wszyscy, którzy coś poznali, chcą się, czują, że to jest ich. No i tutaj tych, których ja się podzieliłam, prawda, Jezusa, fizyka kwantowa, pamiętam, jak miałam potrzeby właśnie podsumowania. Pragniesz sukcesu? Odnoś go. To nie jest żaden problem. Ale nie kosztem innych. I traktuj sukces jako narzędzie do niesienia pomocy. Słuchajcie, my potrzebujemy duchowych ludzi na stanowiskach. Wiecie dlaczego? Ryba psuje się od głowy. Jeżeli na górze są ludzie, dla których miłość jest zasadą, są synami Boga, wiedzą kim są, automatycznie cała korporacja przesiąka ich sposobem myślenia. Bo będąc wysoko, mają wpływ na niższe stanowiska. Jest takie, nawet jest taka, założyli, ludzie sukcesu założyli taką, takie jest nauczanie, odbudowa fundamentów, którą się właśnie zachęcają w Stanach, że przychodzili menadżerowie wyższego szczebla, tak, i zmieniali kulturę korporacyjną, żeby wszystko ulegało zmianie. I patrzcie, mówimy, no tak, ktoś chce sukcesu, w ogóle nie jest duchowy, no ale niech awansuje. Przecież on zaniesie na to stanowisko, którym jest, miłość i pokój. I zmieni, to będzie oddziaływał na całą tą, to czy wszystko, co wokół niego jest. Czujemy tą odpowiedzialność? Mam czasami wrażenie, że część ludzi duchowych mówi, nie, my już nic nie chcemy z tego świata, my jesteśmy poza. Ale co Jezus robił? Pamiętacie, czy on zamykał ludzi w klasztorach? Jakiś zakon Jezus powołał? Ktoś pamięta? W tym testamencie? Albo kazał ludziom, teraz jesteś duchowy, to od tego całego złego świata z boku nic nie będziesz robił. Było coś takiego? Co Jezus robił? Mówił, po dwójkę idziecie. Idziecie i głosicie. Idziecie, roznosicie pokój. Mówcie pokój temu domowi. Idziecie w świat. Idziecie i zanosicie to, co macie. Jak mam ten świat zmienić? Siedząc w domu? Nie, no normalnie funkcjonując w życiu. To, co powiedziałam właśnie, wchodzisz do roli szefa. Ja w tym zakresie, w jakim oczywiście mogłam, też wprowadzam pewne zasady, na ile miałam na to wpływ. I pamiętam, że nieraz bardzo było przykro, że no, nie mam wyższego stanowiska, tak, że nie mogę mieć większych wpływów. Zobaczyłam, to jest bardzo ważne. Gdyż Bóg jest ten, który nas sprawia chcenie i wykonanie. No właśnie, jak jest napisane, że Bóg nas sprawia, to tym bardziej to jest od Boga. Odnajdźmy to, czyńmy wszystko z pasją, angażujmy się. My nie mamy siedzieć w klasztorach i zakonach, ani zamykać się w piwnicach, dlatego że jesteśmy duchowi. Bądźmy wolni mentalnie, emocjonalnie i fizycznie od innych ludzi. To już kiedyś mówiłam, że Jezus nie potrzebował akceptacji, ale akurat powiem, tutaj to wpisałam, ponieważ słuchajcie, nie ma... Znaczy, jak gdyby największa wolność się właśnie w tym objawem. Dużo o tym mówimy, tak? Mentalna wolność, czyli przemiana umysłu. Ja temu poświęcam dużo nauczeń. Ale wolność emocjonalna. O tym też będziemy kiedyś, może więcej temu poświęcę. Chodzi o to, że emocje innych mają na nas wpływ. Czyli mamy niezadowolonego współmałżonka i on wiecznie prycha. No jeszcze idziesz tam, tak? Idziesz na to, Jezus bez religii, no.
I my zamiast powiedzieć idę, tak, bo tam poznaję prawdę, idę, to my się zaczynamy kulić sobie, no tak, no mąż czy żona jest zadowolony, to ja może lepiej zostanę w domu. To właśnie, my jesteśmy bardzo wpływowi. Szef jest niezadowolony, dzieci, koledzy w pracy, tak? I rezygnujemy z siebie, rezygnujemy z poznawania Boga, z poznawania siebie. Jak z tego zrezygnujemy, to co się dzieje? Zaczynamy się kulić w sobie. Przestajemy cokolwiek wnosić do świata. Także ta wolność emocjonalna jest bardzo ważna. I tutaj zasada, że skupiłam się na rozwoju duchowym, stajemy się coraz bardziej niezależni od innych. Dlatego ten rozwój duchowy jest taki ważny. No i fizyczny wpływ właśnie, to co mówię, że czasami ludzie nas w ten sposób próbują, tam pomijam, tak, hejtowanie, ale chodzi o coś takiego, że tak powiem, taka obserwacja. Tak? To ta osoba, heretyk, jakiś dziwny. Tu trzeba poobserwować, patrzą ci na ręce, na to, co robisz. Że chwilę, człowiek już przestaje być sobą, no bo nie wie, co ma zrobić, tak? Przyglądają mu się tak dokładnie. Ja pamiętam taki moment, przeżyłam go na weselu. Jadłam rosół i koleżanka przy mnie patrzyła się na mnie. Słuchajcie, ja po prostu nie byłam w stanie kolejnej łyżki, nie wiedziałam, o co chodzi, czy jestem brudna, co się nie stało. Jem ten rosół i po prostu czuję, że nie wiedziałam, skończyłam. I mówię, Boże, ale w ogóle nie wiedziałam, co chodzi. A ona mi tak, Danusia, ale masz pomadkę, nigdy ci się przy tym rosole nie rozmazała. Ja sobie myślę, mogłam to wcześniej powiedzieć. Ja byłam tak zestresowana, nie wiedziałam, o co chodzi. Także to doskonale wiem. I zauważcie, tak często jest gdzieś, że może to nie być wprost negatywny wpływ, ale taki wpływ, że ktoś cię obserwuje cały czas. O pani, to tak chrześcijanin nie postępuje. Nie, nie. To mi się też nie podobało, co pani zrobiła. I to obserwujemy panią, tak? To nie jest tak, jak my chcemy. Pani to nie pasuje do nas. Zauważcie, to też jest taka metoda wpływu, od której rozwój duchowy nas ratuje. I powoduje, że zaczynamy być od tego wolni. Zasada, przekieruj swoją uwagę. Skup się po prostu na czymś innym. Najprościej, o. Tutaj mamy przekierowaną uwagę. No właśnie. Zanim pójdziesz na spotkanie z inną osobą, idź na spotkanie sam ze sobą. Sprawdzisz wtedy, czy tam dla siebie jesteś atrakcyjny. Prosta zasada? Wiecie, żeby z kimś się spotykać, to mówię w kontekście współuzależnienia, to trzeba najpierw być atrakcyjnym sam dla siebie. Wiecie, jeżeli my jesteśmy duchowi, kochamy siebie, patrzcie, jakie to jest fajne. Jak kochamy siebie, stajemy się bardziej atrakcyjni, bez względu na to, jak wyglądamy. Nie ma znaczenia wygląd, nie zwróćcie uwagę. Ludzie atrakcyjni niekoniecznie są piękni, niekoniecznie są przystojni, ale oni mają w sobie coś, mają jakąś niewidzialną siłę, która przyciąga. Tą siłą jest miłość do siebie i akceptacja. Czyli nad tym trzeba się skupić. Nie na drugiej osobie, tylko na spotkaniu się ze sobą i sprawdzeniu, czy ja sama dla siebie jestem atrakcyjna. Zauważcie, to zupełnie odwraca. Zawsze mówimy, że szukamy tak potwierdzenia w świecie. My mamy potwierdzenie w sobie znaleźć. Bo jak ty traktujesz siebie, tak ciebie potraktują. I wreszcie ostatnie, stań się osobą, którą chcesz spotkać. Stań się samą sobą, pracuj nad tym. Pozwól się Duchowi Świętemu prowadzić. Pamiętacie tytuł? Jak on brzmiał? Przejdźmy sobie do początku. Jak rozpoznać ludzi podobnych do nas duchowo? Tak, tak, właśnie. Jak rozpoznać ludzi, którzy są na naszym poziomie duchowym? Zobaczcie, czy ja coś mówiłam o tych ludziach tutaj, w czasie tego nauczania? Na kim się skupiłam? Tylko na nas, tak. Zauważcie, to jest inaczej, świat mówi, rób dobrze dla innych, rób to, rób tamto, niech cię ludzie szanują, niech cię ludzie zobaczą, niech cię ludzie pochwalą. W rozwoju duchowym, żeby poznać takich ludzi, my sami mamy się zmieniać i skupić na sobie. I to powoduje, że pośród nas właśnie znajdą się tacy ludzie jak my. Kiedy my będziemy chodzić w pokoju, w miłości, z pasją tworzyć, z pasją pracować, robić to, co lubimy, być w stanie zadowolenia, to słuchajcie, jeżeli chcecie wprowadzić w stan bycia tu i teraz, to tylko przez zadowolenie z tego, co robicie. Zauważcie, przez proste rzeczy wszystko się zmienia i wtedy dopiero poznajemy ludzi, którzy są na naszym poziomie duchowym. My ich automatycznie przyciągamy. I wcale nie musimy w jakiś sposób tego głosić, co mamy. My głosimy samym sobą. To już jesteśmy, jak Sebastian mówi, tak? Piątą Ewangelią na okrągło. Dlatego to jest takie ważne. I teraz trzy pytania. Zamknijcie na moment oczy, jeżeli będzie łatwiej, jeżeli nie, to możecie mieć otwarte. Proszę sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Co w sobie lubię? Przynajmniej trzy cechy. Co w sobie lubię? Da radę? To jest właśnie test na poziom duchowy. Mówić, czy mamy sobie tylko pomyśleć? Mamy sobie pomyśleć.
Ale możemy powiedzieć, jeżeli ktoś ma odwagę, proszę bardzo. No myśmy już robili takie podobne ćwiczenie. No właśnie robiliśmy. Powiesz, Agnieszka, będziesz miała? Ja lubię w sobie. Ja lubię w sobie, nie wiem, to, że jestem otwarta, spontaniczna, trochę czasami naiwna być może, ale też jestem taka, myślę, odważna i to u siebie cenię bardzo. A oprócz tego jest parę innych rzeczy, mogłabym długo gadać, tylko że już chyba... No to trzy, wystarczy. Dzięki. A teraz pytanie numer dwa, bo to jest pierwszy stopień. Co w sobie lubisz? Drugi stopień, co w sobie podziwiasz? To już jest wyższa jazda. Co w sobie podziwiamy? Mamy coś, za co siebie podziwiamy? Podnieście rękę, czy... Podziwiam za swoją figurę. Mimo, że jestem babcią, mam 6 wnuków, to i tak jakieś 3 lata temu, idąc do sklepu i prosząc o paczkę fajek, pani mnie poprosiła o dowód. Fantastycznie. No to i wcale nad tym nie pracuję. Nie. To znaczy, zaczynałaś cykl starzenia. Tak. No to fantastyczne. To po prostu będziemy sobie rozmawiać po, żeby się dowiedzieć. No i co w sobie cenisz, tak? Za co się cenisz? Czy ktoś by chciał powiedzieć, za co się ceni? Bo to też myślą. Za co się cenimy? Zobaczcie, zobaczcie, nie skupiamy się na nikim na zewnątrz, tak? Skupiamy się na sobie. Zadajesz za mało czasu na odpowiedź. No dobrze, to jest ciężkie te pytania ciężkie, też tak stwierdzam, że ciężkie. No jak ktoś już przemyśli, tak? Ja mogę się wyłamać, ale nie chcę. No powiesz, Krzysztof, super. Cenię sobie to, że potrafię zachować spokój w trudnych sytuacjach. Świetnie. Podejść do tego na spokojnie. Świetnie. Kiedyś tak nie miałam właśnie. Czy to w tobie się zmieniło, tak? To myślałem sobie właśnie dokładnie tym samym i myślę, że to jest taki proces, że my się zmieniamy. Obecność taty zmienia nasze serca i postrzeganie w ogóle świata i dostajemy właśnie, to jest owoc ducha, nie? Tak. Po prostu cierpliwość. Pozwala nam na spokój w sytuacjach, w których normalnie wzięły w ogóle emocje. Tak, tak. Daje nam to poczucie bezpieczeństwa w tym wyborze. Mhm. A to myślę, że to właśnie jest owoc ducha, nie? Ta miłość, radość, pokój, cierpliwość, to wszystko, ta zmiana. No właśnie, tą zmianę zauważasz, właśnie. To owoce ducha, one mogą owocować tylko wtedy, kiedy nie ma prawa. Tak. No właśnie, kiedy nie ma prawa, nie ma nakazu, jest wolność. Nie ma presji, nie ma strachu. Nie ma strachu, nie ma presji, nie ma krytyki, nie ma potępienia. Czyli nie da się tego ze sobą... No, słucham cię, Zosiu. Ja sobie cenię, że ja jestem tu, O. Świetnie. A zauważcie, że ja to mówię, że to, co się we mnie zmieniło, tak porównuję, kiedy byłam religijna i byłam pod prawem właśnie i teraz, to właśnie wolność od strachu potępienia i to, że zaczynam robić coś niemożliwego kiedyś dla mnie. Myślę sobie, co ja lubię? Gdzie lubię przebywać? Co lubię robić? W ogóle zaczynam sobie takie pytania zadawać. Nigdy na nie wcześniej nie miałam czasu. Przebiłam to, co powinnam. Muszę, jako żona, jako matka, jako pracownik, musiałam, powinnam. Spełniałam oczekiwania innych. Miałam być wzorowa, idealna i tak się starałam. Ale w tym wszystkim mnie nie było. Ja nie istniałam. Nie mamy na to czasu, a dwa, że często czujemy się, że tak powiem, niegodni na to, żeby pozwolić sobie na bycie sobą i na zadanie sobie takiego pytania. Co ja chcę? Kim ja chcę być? Co ja w sobie lubię? Co powinnam poprawić? I jak to zrobić, a nie odpalać na to? Tak. I też nie potępiać się, że tego jeszcze nie mam, tak? No bo rozwój duchowy i to samo przychodzi. Bo na przykład, nie wiem, czy macie podobne doświadczenie, a to właśnie tego pokoju, ja niedawno miałam takie sytuacje bardzo wymagające właśnie takiego trzeźwego myślenia i opanowania i też ze zdumieniem odkryłam, że ja zupełnie inaczej reaguję niż kiedyś. I mówię, ale przecież ja nie przypominam sobie, żebym skończyła jakiś kurs, ćwiczyła się w czymś, przerabiała coś, tak? Jakiś coaching, nic. Po prostu wzrastam duchowo i razem z poznaniem z automatu wchodzi pokój i radość i opanowanie. Czyli patrzcie, my nad tym nie pracujemy. Pamiętacie? Proszę? I się rozlewa samo w twoim sercu. Tak, bo tam było napisane, pamiętacie, nie poddawajcie się wzorcom tego świata, no już telewizji dawno i radio już nie słucham, czyli staram się oddzielać od wzorców tego świata, a potem to jest, dajcie się przeobrazić. Tam nie ma, teraz będziemy znowuż się spinać i robić. Nie, tam jest, dajcie się. I to właśnie mówię, jak to dajcie, no przecież to trzeba jakoś, wiecie, ja to byłam tak solidna, no teraz ustawię, to na przykład ćwiczę w tobie to,
tak i będę się dyscyplinować. A tu się okazuje, nic nie robię. To jest bardzo ambitne i ty musiałaś zawsze do wszystkiego sama dojść. Sama tak, się wypracować. Tak. I nie tylko zwyczajnie do tego, że coś się samo. Dokładnie. I to było dla mnie wielkie odkrycie życia duchowego, że to wchodzi samo i to nie ja robię, tylko Bóg we mnie i że to idzie automatem. To jest w ogóle niesamowite. Dziękuję. Na tym wykład kończę. Dziękujemy.